Ma tylko 750 metrów długości i będzie tu jeździł tylko jeden tramwaj, ale mimo to nowa linia wzdłuż ulicy Grundmana w Katowicach to historyczne wydarzenie. Po kilkudziesięciu latach przerwy w końcu wybudowano w stolicy województwa nową infrastrukturę dla tramwajów. Pierwsi pasażerowie przejadą krótkim łącznikiem już za kilka dni. Łukasz Kądziołka. Pierwsze testy nowej linii tramwajowej w Katowicach. Przejazd będzie trwał krótko, bo sama linia też jest krótka. Na łącznik pomiędzy ulicami Gliwicką i Chorzowską składa się 1500 metrów toru pojedynczego, 6 rozjazdów, 12 zwrotnic i 2 przystanki. 76 lat minęło od momentu oddania nowej linii tramwajowej w Katowicach. To jest rok 1947, kiedy to przedłużono linię tramwajową, obecną 16. Niektóre osoby uważają, że taki łącznik wiele do komunikacji miejskiej nie wniesie, jednak tramwaje śląskie zyskają nowe możliwości prowadzenia ruchu. Jeśli chodzi o sytuacje awaryjne, na przykład w ścisłym centrum Katowic. Obecnie w momencie usterki lub wstrzymania kursów z powodu różnych wydarzeń ruch tramwajów w centrum Katowic może być sparaliżowany. Śląska sieć bardzo cierpi na brak objazdu. Jeśli tramwaj by się zepsuł na osi Rynek Rondo, to w zasadzie stoją całe Katowice. Stać dłużej będą kierowcy, bo przeprowadzenie linii tramwajowej przez ulicę Chorzowską i nad drogową trasą średnicową sprawiło, że pojawiły się dodatkowe światła. Kierowcy nie muszą się tak bardzo obawiać, bo te pierwsze światła, które są przeznaczone właśnie do tego, aby tramwaj mógł w sposób bezpieczny przejechać, będą działały i włączały się tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy tramwaj już będzie w pobliżu. Już dzisiaj sygnalizacja działała tak, jak będzie funkcjonowała po uruchomieniu regularnych połączeń. Na razie przez ulicę Grundmana przejedzie jedna linia tramwajowa. Na razie nasze plany dotyczą linii tramwajowej 25. Co będzie w przyszłości, pokaże tak naprawdę rzeczywistość. Jeśli chodzi o linię tramwajową 25, to zakładamy, że te tramwaje w obydwu kierunkach będą kursować co kilkanaście minut. Zamiast do Placu Wolności linia numer 25 będzie dojeżdżać do Stadionu Śląskiego. Pierwszy kurs zaplanowano za kilka dni, 22 grudnia.